Halo, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Gamer, a to jest kolejny odcinek z Wiedźmina 2 na moim kanale i w dzisiejszym odcinku wykonamy sobie zlecenie pod tytułem Keyran. Wykonamy sobie to zlecenie, zabijemy Keyrana. I tak, patrzyłem, za zabicie Keyrana dostajemy hajs i oczywiście jeszcze dostaniemy schemat na zbroję po Keyranie, ale ja nie będę robić zbroi po Keyranie, ponieważ ta zbroja jest ta, którą aktualnie mam, jest lepsza od zbroi z Keyrana, dlatego właśnie wcześniej sobie wykupiłem gdzie to jest? Nie receptura, to jest receptura? Przepisy. Tak, to jest to wzmocnienie ze skóry Endriagi, nie? Gdzie to jest? Wzmocnienie z pancerza Keyrana. Właśnie to sobie będę chciał zrobić, dlatego że użyję to do następnej zbroi, jako po prostu zdobędę, tak? Bo lepsze od tej zbroi są lepsze zbroje od tego i w następnym akcie najwyżej sobie to po prostu użyję. A na samym początku chciałbym tak, najpierw chciałbym posprzedawać niepotrzebne mi przedmioty. Pójdę sobie do Kowala, gdzie to wszystko po prostu posprzedaję, co mi zostało po poprzednim odcinku, te miecze, zbroje i te inne pierdoły, bo już aktualnie mam, jak wiecie, najlepszy rynsztunek, jaki można mieć w pierwszym akcie, więc posprzedaję sobie to, co mi nie jest potrzebne. Tego jest nawet całkiem sporo. Broń dorzucana, zardzewiały sztylet, ja nie chcę. Co ja chcę dalej? To sprzedajemy. No, jakieś rupiecie mam. Rupiecie też sprzedaję. I teraz tego, co ja mogę sprzedać, to jest aktualnie na tyle. Zatem chodźmy już do tej. Zatem chodźmy już do. Cieniokost 1 na 1, ale ja zrobiłem sobie przecież już eliksir mangusta, no. Dobra, zapiszę sobie stan gry i chodźmy zatem do... do Shili. Zagadajmy do niej. Wiedźmin, czekałam na ciebie. Mamy zabić potwora, który zatapia statki. Boisz się? Nie, ale będziemy musieli wywabić go na brzeg. Zostaw to mnie. Nie mogę się doczekać. To będzie widowisko. Żebyś wiedział. Ale to ty będziesz czynił honory. Honory? Gdy będzie już na brzegu, zabijesz go. Ją. Cokolwiek to jest. Wypytajmy ją już o wszystko, nie tak? Nie spodziewałem się ciebie u Loredo. A ja wręcz odwrotnie. Byłam pewna, że się tam zjawisz. Komendant jest chorobliwie zazdrosny o swoją małą faktorię i prędzej czy później każdy ląduje u niego na dywaniku. Czego chciał? To już moja sprawa. I nic ci do tego. Nie jesteśmy drużyną, Geralt. Zabijemy razem Keyrana. I to wszystko. A to co? Robi wrażenie. Megaskop. Do czego służy? Do wielu bardzo skomplikowanych magicznych operacji. Między innymi do komunikowania się z innymi czarodziejkami. Skoro mamy razem pracować, powinniśmy się lepiej poznać. Tak myślisz? Dobrze. W takim razie pytaj, o co chcesz. O Triss może spytaj. Jesteś przyjaciółką Triss? Przyjaciółką? Raczej koleżanką. Znamy się. Zresztą znam wszystkie ważne czarodziejki północy. Nie jest nas tak dużo. Dlatego staramy się sobie wzajemnie pomagać. Triss twierdzi, że Keyran powstał dzięki magii. Ma rację. Coś tak wielkiego nie mogłoby żyć w tych wodach. Wygląda mi na efekt jakiegoś przykrego eksperymentu. Rośnie w błyskawicznym tempie i pewnie tak samo szybko się zestarzeje. Dowiedziałaś się, skąd wziął się Keyran? Nie próbowałam. Czyli wiesz, że stworzył go czarodziej. Domyślałam się. I co z tego? Mam się czuć winna? Przeprosić za jakiegoś szaleńca? Nie zamierzam. Skąd wiesz, że to czarodziej? Nie wiem. Strzelałem. Mam już wszystko. Chodźmy. Doskonale, ruszajmy. Gotowy? Wydaje mi się, czy się umalowałaś.
Wszyscy mamy jakieś rytuały. Przykro mi, Kejrany nie rozpoznają kolorów. Zakończmy ten temat, Geralt. Czas wywlec potwora z wody. Masz jakiś plan? Ja zawsze mam plan. Nie daj się pożreć, a już niedługo będziemy bohaterami. Postaram się. Zejdź na dół. Ja zostanę na moście i wyciągnę go na brzeg. Uważaj, nawet na lądzie będzie cholernie niebezpiecznie. Ja oczywiście wiem, jak go pokonać, bo raz już go pokonywałem. Trzeba będzie używać znaku Irden. Tędy idę, nie tędy, tędy. Będzie trzeba użyć znaku Irden. Ja wejdę w medytację od razu. Picie eliksirów. Wypiję sobie jaskółkę. Niepuszczyk, mangustę. Wypijmy zatem te dwa eliksiry i chodźmy walczyć z tym, jak on się nazywa, Stefanem, z Kejranem, ho. Dziesięć minut obydwa trwają, na szczęście, więc chodźmy. Nic innego nam nie pozostaje, jak go zabić po prostu. Tylko on nie jest taki łatwy. Dobra, zapiszmy jeszcze raz. Może jeszcze raz, do pewności. Może nałóżmy... Nie, nakładajmy żadnego oleju, bo nie wiem, czy Kejran to jest jakiś insektoid, czy cholera wie, co to jest. Oj. Komputer chce formata. FPS-y spadły i to... ostro. Oj, strasznie ostro spadły FPS-y. Oj, strasznie, o kurde. Chyba format się przyda jednak. Już komputer coś odwala od dłuższego czasu, ale przy nagrywaniu nie było problemowe aż do teraz. Stresuję się. Zresztą mam czemu. Dobra, zmiana na Irden. Łe. Ale mnie walnął. Zablokowałem się o krzaka. Jasna cholera. Dobra. Pierdzielamy go w mackę. Dobra, jedna macka już odkrojona. Dobra. FPS-y spadają mi to tragicznie. Fajnie wygląda. Okej, screenshot zrobiony. Łe. Dobra, zamiast mnie posuwać... O, racja. Rydeń się skończył. Rzeczywiście. Patrz mi. Nice, pięknie. Trzeba tutaj uważać, bo... Bo on tutaj naprawdę jak raz porządnie pieprznie, to naprawdę idzie padnąć. Łe. Dobra. Walimy. Łe, nie blokuj się, typo. Ale miałem szczęście. Dajesz Irden i nawalaj. Wstawaj, Geralt. Gerwant.
pięknie. Kolejna umacka odkrojona. Łeł, jak napierdziela. Dobrze, mam tę jaskółkę, bo było gorzej. Dobra, nawalajmy. Nice, pięknie. Teraz biegniemy po tym. Biegnij, Geralt. Kabum, pięknie. Koniec? Chyba tak. Udało nam się. Niezła walka. Geralt? Nic ci nie jest? Trochę mi się oberwało. Słyszałam, że bywałeś w gorszych tarapatach. Ciekawe, czy opowieści o tobie są prawdziwe. Jakie opowieści? Jeśli myślisz, że wciągniesz mnie w opowiadanie legend o tobie, to się mylisz. I co teraz? Muszę pobrać komponenty, póki są świeże. Najchętniej przeniosłabym całe to świństwo do mojej pracowni, żeby pozyskać jak najwięcej składników. Ale szkoda mocy. Za dużo przy tym roboty, zabiorę tylko... Co wiesz o moich przygodach? Różne rzeczy. Rozumiem. Nie chcesz o tym rozmawiać. Nie mam teraz czasu. Im świeższe składniki, tym wyższa cena. Wybacz. Do zobaczenia zatem. Nie zapomnij o nagrodzie. Bez obaw. Mam nowy poziom. Zapomniałem sobie pod expić, ale dobra. O, gdzieś to było. Oczy Keirana. Zobaczmy w ogóle na do naszego inwentory. Trofeum z Keirana wezmę sobie. Skóra Keirana, 2 sztuki. Tkanka Keirana, oczy Keirana. I chyba tyle z Keirana zostało. 1750 expa dostałem za Keirana. To jest dopiero. Keiran kwestia cen. Odbierz nagrodę za zabicie Keirana. Czekajcie, gdzie to jest? Dobra, zapiszmy sobie jeszcze raz stan gry. Keiran Cieniokost, zadanie zakończone powodzeniem. Skurczę, źle to było. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że Keiran na poziomie trudności normalnym będzie trudniejszy. Szczerze mówiąc, ale dobra. Przynajmniej się nie będę czepiał. Jak za pierwszym razem to przechodziłem, to mnie zabił parę razy, ale... Ale w końcu go zabiłem, tak. Na samym początku nie podchodziłem do niego bardzo blisko i zacząłem go nawalać. Nie wiedziałem, o co chodzi. Dobrze, że to dopiero potem Sheila powiedziała, że złapał go w Irden. No to wtedy go złapałem w ten Irden, tak? Zapiszmy sobie jeszcze raz ten gry. Ta gra jest śliczna. Piękna po prostu. Fistaszu. Szkoda, że komputer już nie wytrzymuje jej i muszę format zrobić. Ale to za niedługo. Spokojnie. Stąd już rzeczy wszystkie wyzbierałem, jak szedłem za pierwszym razem, żeby zbadać wszystko z Triss. I co, pójdziemy sobie zrobić pancerz. Skeirana robić nie będę, bo Skeirana pancerz się nie przyda mi przynajmniej, bo wiecie co? Bo pancerz Skeirana jest dobry, ale jest gorszy od tego aktualnego mojego, więc jednak postanowiłem, że nie będę w to inwestował po prostu, tak? Tylko po prostu sobie zrobię a w ogóle do tamtego typka w porcie mam się udać po hajs za Keirana, co nie? Wykonam sobie po prostu ulepszenie z tego, z Keirana, ale myślę, że na razie tego robić nie będę, bo to jest tylko niepotrzebne wydanie pieniędzy, a zrobię sobie to po prostu wtedy, kiedy będę już tego potrzebował, tak? Bo w następnych aktach już myślę sobie to ulepszenie z Keirana dać na najlepszą zbroję, więc na razie myślę tego nie wykorzystywać. Czekajcie, chodźmy do portu.
Odbierz nagrodę za zabicie Kejrana. Trofeum z Kejrana to zazwyczaj powinna być głowa, co nie? Ale ja tutaj mam, nie wiem, jakiś szpon czy coś takiego. Chodźmy zatem odebrać tę nagrodę. To jest ten typek. To chyba ten typek, co miałem. Zlecenie wykonane. Kejran nie żyje. Dobra robota, pieniądze są twoje. Przyjmij jeszcze ten upominek, żebyś nas nie brał za skąpców. No. Co dostaliśmy? Dostaliśmy schemat zbroja z pancerza krzyża Kejrana i ona ma plus 9 do zbroi, tak? A ta aktualna moja zbroja łowcy ma plus 14 już po wszystkich ulepszeniach, więc myślę, że zbroja Kejrana jednak będzie słabsza. Dlatego też pójdę sobie teraz zrobić może to ulepszenie. Nareszcie. O. Jak tam gościna u pana komendanta? Tacy jak on mogą się przydać. Albo zakuć nas w łańcuchy i puścić z prądem rzeki. Powiedział, że na barce trzymają pojmane wiewiórki. A dodał, że trzymają na nic Jarana Eb Esnilena, prawą rękę Jorweta? Nie. To co? Pójdziemy go odwiedzić? Może coś wie o królobójcy? Chodźmy. Czekajcie, zobaczmy najpierw zadania. Kejran, wszystko za dokończenie, królobójcy, czekajcie. Zabójcy królów. Teraz jest kontynuowane to zadanie. Więc chodźmy. 16 minut. Mam, myślę, że zrobię z 25. A wy tu czego? Chcemy porozmawiać z rannym jeńcem. Nie wolno mi nikogo wpuszczać. Rozkaz komendanta Loredo. Słyszałem, że się z tobą dogadał, ale... Więc zejdź mi z drogi. I tak wam nic nie powie. Zdycha. Jakie chamy tutaj są. Żołdactwo. Ja ci kurwa pojęczę. Ciszej tam na dole. Ależ go skatowali? Ma 100 złamań. Będę potrzebowała twojej pomocy. Co mam robić? Zaklęcie, którego użyję, jest bardzo bolesne. Jeśli zacznie się rzucać, mogę go zabić. Uspokoję go, znakiem Maxi. Właśnie. Nie art, tylko znak Axi. Niunia cała mokra. Hej! Niunia! Robisz się mokra, jak na mnie patrzysz? Szykuj się, Niunia! Po warcie zejdziemy do ciebie. Nic z tego nie będzie. Niedoczekanie, kurwisynu. Nie jestem zdrajcą. Majaczy. Vatgern? Gdzie jestem? Na barce we Flotsam. Barka skazańców. Już po mnie. Jak żołdakom Loredo udało się dopaść zastępcę Jorweta? Nigdy by mnie nie złapali, gdyby nie zdrada. W oddziale Jorweta jest wiedźmin. W końcu okazał się kanalią, jak każdy dłan. Co się stało? Zdradził. Zaproponował mi układ. Spotkaliśmy się w miejscu, gdzie rosną róże pamięci. Powinienem był się domyślić. Róże pamięci? Tak. Jedne z ostatnich. Myślał, że dla władzy nad komandem zdradzę swojego brata. Odmówiłem i doszło do walki. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Żaden człowiek nie jest w stanie tak szybko się ruszać. To była masakra. Oberwałem jako pierwszy, dlatego żyję. Wykrwawiłbym się, gdyby nie znaleźli mnie ludzie Loredo. Leto zabije Jorweta i wszystko przepadnie. Tyle ofiar. Tyle cierpienia, wszystko na marne. Królobójcą jest Leto. Tak. Czego chce Jorwet? Dlaczego akurat Flotsam? Chędosz się. On... My... Walczymy o coś więcej, Wiedźminie. Flotsam to tylko początek.
Nie jesteśmy bandytami, walczymy o wolność. Gdy nadejdzie czas, Jorvet odpowie na wyzwanie i wyjdziemy z lasów, by stanąć do bitwy. Jakiej bitwy? Nie powiedział. W takim razie dowiem się od samego Jorveta. Chciałbym to zobaczyć. Po co temu Duan, śmierć Jorveta? Wykorzystywał nas od początku. Jorvet przestał mu być potrzebny. Zaczął przeszkadzać. Nie wiem, czego chce. Wiemy już wszystko. Co teraz? Jorvet. A jeśli on też wie? To przypomnę mu stare porzekadło. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Ostrzeż go, Gwynblade. Jorvet walczy, bo to umie najlepiej. Jest Ensid. Prawdziwym, wolnym. Jednym z ostatnich. Ta walka ma sens teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Jest jeszcze nadzieja. O czym ty mówisz, Ciaran? Nadzieja na co? Na zmiany, na lepsze jutro. Ja już tego nie zobaczę. Zakatują mnie na tej barce, odejdę tam, gdzie kwitną jabłonie, ale wy... musicie ostrzec Jorveta. Wspomnienia wracają. Yennefer powiedziała, że Ciri odeszła na dobre. Żyje teraz w innym świecie i jest szczęśliwa. Zanim opuściła ten świat, dała nam wyspę jabłoni. Naszą wyspę. Nie liczyliśmy czasu. Ludzie wierzą, że widma Gonu są nieśmiertelne. Pędzą przez nieboskłon, dzierżąc miecze błyskawic w trupich dłoniach. Porywają ludzi, którzy stają się kolejnymi upiornymi jeźdźcami. Spalili sad i chatę. Pancernymi bicierami podeptali naszą wyspę. Porwali Yennefer. Musiałem ją odzyskać, wrócić do rzeczywistości, wrócić na wiedźmiński szlak. Wspomnienia wróciły. Geralt, nic ci nie jest? Byłem na wyspie Jabłoni, pośród mgieł, po pogromie w Rivii. Ciri zabrała tam mnie i Yennefer. Upiorni jeźdźcy porwali Yen, a ja ruszyłem w pościg. Ale... Zaraz. Czuję, że wszystko zaczyna się łączyć. Gdy pół roku temu wiedźmini znaleźli mnie ledwie żywego pod Kaer Morhen, ścigały mnie upiory Gonu. Prześladowały mnie też na Podgrodziu i w zimie, gdy zabiłem wielkiego mistrza. Teraz jestem pewien, że to nie był przypadek. Ciaran powiedział, że rosną tu róże pamięci. Cedric też o nich wspominał. Jeśli to prawda... Powinienem szukać Jorveta, a nie kwiatków. Mogłabym przywrócić ci pamięć. Jesteś pewna? Wszystko na to wskazuje. Cokolwiek blokuje twoje wspomnienia, słabnie. Mając choć jeden płatek róży pamięci, mogłabym przełamać barierę. Te kwiaty naprawdę mają wielką moc. W takim razie Jorvet poczeka. Pójdę z tobą. Dobra, to chodźmy z nią. Będzie mi bardzo miło. W takim razie, w drogę. Cedric wspominał o starych elfich budowlach, niedaleko wodospadu w lesie. Tam powinniśmy zacząć. Prowadź. Byliśmy już tam. Ja ci kurwa pojęczę. Ciszej tam na dole. Patrz. Słuchajcie, na dzisiejszy odcinek to będzie na tyle. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, komentarza, subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Padnijcie na fanpage'a, którego link macie w opisie. No i co? Na razie. Siema.